tutaj Alika, witam Was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak profesjonalnie nagrywać na YouTubie. Właśnie to jest moje profesjonalne nagrywanie, bo jak zwykle mój pies chce do mnie się dostać, a takich dźwięków w tle raczej nie powinno być, bo przeszkadzają w odbiorze filmu. Ale no cóż, nie wygonię mojego psa. Będziecie znowu ją tutaj widzieli, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Oczywiście ja nie jestem profesjonalna za bardzo, nie mam profesjonalnego sprzętu, ale chciałam Wam o tym opowiedzieć, jak w łatwy i tani sposób nagrywać na YouTubie, bo naprawdę nie trzeba mieć tutaj super profesjonalnego sprzętu, żeby nagrywać na YouTubie, czy nagrywać TikToki, czy jakiekolwiek inne filmy. Więc zapraszam Was do oglądania. Przeczeszemy sobie włosy, bo wygląd też jest bardzo ważny. O wyglądzie też tutaj za chwilę Wam wspomnę. Pierwszą rzeczą, jaką potrzebujecie do nagrywania, jest oczywiście sprzęt do nagrywania. Czyli na przykład telefon, aparat, kamera, cokolwiek do nagrywania, byleby miało bardzo dobrą jakość. Ja aktualnie nagrywam telefonem, jest to iPhone 12 mini, ale też czasami nagrywam iPhone'em 10. I powiem Wam szczerze, że iPhone'y naprawdę mają bardzo dobrą jakość. Nie ma co na to narzekać, więc ja nagrywam iPhone'em, ale Wy możecie nagrywać kamerą, możecie nagrywać aparatem, czymkolwiek chcecie, byleby to miało dobrą jakość i byleby głos, dźwięk był bardzo dobry. Kiedyś nagrywałam takim oto aparatem, Canon EOS M10, ale przestawiłam się właśnie na telefon, dlatego że od razu z telefonu mogę sobie zmontować w każdej chwili, mogę obrobić, mogę nagrać w każdej chwili, bo telefon zazwyczaj zawsze mam przy sobie, więc mogę w każdej chwili nagrywać, a tutaj jest troszkę więcej problemów, bo na przykład muszę ładować często, bo na przykład musiałabym ciągle nosić ze sobą, bo jest jeszcze taki problem, że trzeba mieć kartę pamięci tutaj, a jak nie mam karty pamięci, no to jest problem, bo nie nagram filmu, więc nagrywajcie dobrej jakości sprzętem, czy to Androidem, czy to iPhone'em, czy to jakimkolwiek innym sprzętem, który ma naprawdę bardzo dobrą jakość, albo dobrą jakość, bo wiadomo, perfekcyjnie zawsze nie musi być, ale odbiór filmu musi być jak najlepsze. Więc mi w zupełności wystarczy mój iPhone, czyli iPhone 12 mini. Naprawdę bardzo lubię nim nagrywać, bo jest mały, bo jest poręczny, bo przede wszystkim ma bardzo dobrą jakość oraz dźwięk. A drugą kwestią, o której chciałam Wam tutaj opowiedzieć, jest przede wszystkim dźwięk, bo przed chwilą wspomniałam Wam troszkę o dźwięku, więc ważne, żeby Was sprzęt miał bardzo dobry dźwięk. Możecie się tutaj wspomagać też mikrofonem. Ja aktualnie nagrywam przy pomocy mikrofonu, bo mam mikrofon i mój mikrofon jest z marki Shure, nie wiem jak to się czyta, ale pisze się Shure. Opakowanie tego mikrofonu wygląda tak. I powiem Wam szczerze, że nagrywam przy pomocy tego mikrofonu i nagrywam przy pomocy aplikacji, bo bez aplikacji, która się nazywa tak samo jak ten sprzęt, jak ten mikrofon, nie mogłabym tak nagrywać tak dobrej jakości dźwięku i tak dobrej jakości filmów nie mogłabym nagrywać, więc używam tego mikrofonu. Ważną kwestią też jest tutaj statyw. Statyw jest bardzo ważny, bo stabilizuje nam obraz, dzięki czemu nam się nic nie rusza, nie przestawia, jest idealnie. Ja aktualnie używam właśnie tego tutaj statywu od mikrofonu. Możecie używać też jakiegokolwiek innego statywu, czy to na przykład z AliExpress, bo kiedyś używałam z AliExpress, ale te z AliExpress nie są najlepsze, bo szybko się psują, szybko się niszczą i odpadają, czy się psują, więc ich za bardzo nie polecam, chyba że będziecie mieli kilka takich właśnie statywów, bo one są tanie, więc możecie nimi nagrywać, przy pomocy nich nagrywać, ale ten właśnie od tego mikrofonu bardzo Wam polecam, bo jest bardzo wytrzymały przede wszystkim, dobrze stabilizuje obraz, możecie wkręcić tutaj nie tylko telefon, ale też możecie wkręcić na przykład taki oto aparat, bardzo praktyczne i polecam Wam właśnie nagrywać przy pomocy statywu. I ja kiedyś nie nagrywałam przy pomocy statywu, nagrywałam tak naprawdę opierając telefon na przykład, nie wiem, załóżmy na jakimś opakowaniu czy na jakimś kubku i to też nie było złe, ale jednak dobrze, że mam ten statyw, bo statyw ratuje życie. Czasami używam takiego większego statywu, czasami używam takiego mniejszego, ale jak nagrywam tym większym, to muszę mieć końcówkę do telefonu, a nie zawsze ją mam, bo te z AliExpress bardzo szybko się psują, jak już Wam mówiłam. Nagrywam tym, stawiam sobie właśnie mój statyw i tę całą kombinację stawiam sobie na przykład na parapecie,
czy na przykład na biurku, czy na czymś wyższym, tak żebym była cała widoczna. Więc opowiedziałam Wam tutaj przede wszystkim o sprzęcie do nagrywania, o dźwięku, o statywie, a teraz wspomnę Wam tutaj o tle, bo tło jest bardzo ważne. Powiem Wam szczerze, że ja kiedyś nie dbałam o tło i cokolwiek było w moim tle, to tak nagrywałam, ale stwierdziłam, że ja chcę, żeby moje tło było jak najlepsze. Co prawda wiadomo, nie jest profesjonalne, nie jest najlepsze, bo jak mówię, nie mam takich teł, nie wiem, kto się odmienia, tła, teł, nie wiem. W każdym razie nie mam takich profesjonalnych, jak mają na przykład fotografowie, czy ludzie, którzy nagrywają profesjonalne filmy. Ja po prostu nagrywam na tle mojego pokoju na przykład. Więc widzicie tutaj na przykład coś związanego ze skokami narciarskimi, roślinki, moje półeczki, ale mi to nie przeszkadza, więc ważne, żeby w tle nie było jakichś dziwnych rzeczy, typu na przykład pralek, typu na przykład syfu, załóżmy. Ważne, żeby tło było tak w miarę jednolite, żeby nic za bardzo się w tym tle nie działo. Więc ja nagrywam na tle mojego pokoju, oczywiście unikam rzeczy, których Wam nie mogę pokazać, jak na przykład, nie wiem, zdjęcia, czy na przykład jakieś rzeczy, których nie chcę, żebyście widzieli. Więc według mnie najlepiej jest nagrywać na tle ściany, na tle właśnie takim mniej więcej jak ja mam, albo na profesjonalnym tle, tutaj zobaczycie sobie zdjęcia, bo są takie profesjonalne tła, na przykład w kolorze, nie wiem, różowym, białym, czarnym, szarym, czy w innych kolorach. Ja akurat tego nie mam, bo za bardzo nie mam na to miejsca. Tło nie musi być naprawdę jakieś wymyślne, może być takie podobne do mojego, może być zupełnie inne, bo czasami youtuberzy naprawdę mają przesuperowe tła w tych filmach. Na przykład jak Agnieszka Grzela kiedyś nagrywała, bo dawno jej nie oglądałam, to ona też miała przesuperowe tło. Następną kwestią, którą chciałabym tutaj poruszyć, jest wygląd. Bo jak widzicie, co chwilę moje włosy mi przeszkadzają, więc muszę je co chwilę poprawiać i moje włosy, no wiadomo, nie są jakąś najlepszą rzeczą. Ważne, żeby na filmach wyglądać ładnie, schludnie, wyglądać przede wszystkim czysto, żeby nie być brudnym, bo mi się czasami to zdarzało, że na przykład nagrywam film i nie zwróciłam na to uwagi, na przykład, nie wiem, miałam między moim aparatem na zębach coś, co jadłam, bo czasami się tak zdarza, więc uważajcie na swój wygląd, nie musi być najlepszy, ale żeby był czysty, schludny, ładny. Ale ważne jest, żebyście nagrywali w miarę, jak będziecie ogarnięci. Ja, jak już Wam tutaj mówiłam, co chwilę moje włosy mi przeszkadzają i co chwilę je poprawiam i co chwilę, wiecie, jak skończę nagrywać daną część, to je przeczesuję, bo naprawdę moje włosy nie są w najlepszym stanie, a tym bardziej jak jeszcze do Was mówię, jak gestykuluję, to te moje włosy cały czas się przestawiają i nie są, wiecie, cały czas w jednej pozycji, no ale mi to nie przeszkadza. Kolejną kwestią, którą chciałabym tutaj poruszyć, jest mówienie. Ważne, żebyście mówili wyraźnie. Ja nie zawsze mówiłam wyraźnie, bo ja mam wadę wymowy i mówiłam Wam już to kiedyś, że mam wadę wymowy i pracuję nad tym, żeby mówić jak najładniej, żeby mówić wyraźnie, wolno, bo jak się nakręcam, to ja potrafię mówić jak, załóżmy, karabin maszynowy i mówię bardzo szybko. Potem odsłuchuję moje wideo, to co nagrałam i bardzo mi się to nie podoba, więc fajnie jak nagrywam właśnie tak na spokojnie, jak mam pomysł, nie na hura, bo jak jestem czymś nakręcona, to potrafię tak szybko mówić i tak niewyraźnie, że później stwierdzam, że nie dodam tego filmu totalnie. Wiadomo, czasami i tak mówię niewyraźnie na tych filmach, bo to się zdarza, ale staram się mówić jak najbardziej wyraźnie i jak najlepiej. Dobrym pomysłem, jak będziecie nagrywali filmy, jest to, żebyście wcześniej sobie zaplanowali, co chcecie powiedzieć w danym filmie. Na przykład, załóżmy, nagrywacie film o papilonach, czyli o tej rasie. To ważne jest to, żebyście wcześniej sobie też zaplanowali, co chcecie powiedzieć, czy na przykład zapisali to gdzieś na kartce, mniej więcej, chociażby w punktach, że chcecie wspomnieć na przykład, nie wiem, o wyglądzie psa, na przykład, albo o charakterze, czy o kwestiach zdrowotnych na przykład, załóżmy, więc rozplanujcie to sobie, co chcecie powiedzieć, albo chociażby w głowie sobie pomyślcie, dobra, chcę powiedzieć o tym i o tym, chcę, żeby w tym filmie było to, to i to, bo ja czasami jak nagrywałam na hura, to później zapominałam o wielu kwestiach i później miałam takie, że ej, ja nie powiedziałam o tym i miałam problem i później musiałam albo dogrywać, albo na przykład musiałam dodawać to w napisach, więc rozplanowanie tego, co chcecie powiedzieć, jest ważne.
nie musicie za każdym razem zapisywać sobie słowo po słowie, które chcecie powiedzieć, bo ja czasami próbowałam sobie słowo po słowie, tak jak na przykład mają aktorzy, że wiecie, że mają taką kartkę, czy jak tam się nazywa, mają taki scenariusz i muszą powiedzieć przed kamerą słowo w słowo i jeszcze zagrać to w emocjach. Ja tutaj tak nie mam, ja po prostu tak nagrywam i tak mówię, żeby powiedzieć wszystko to, co chcę. Wiadomo, czasami coś przekręcę, coś źle powiem, albo powiem czego bardzo nie lubię tego mówić, a to się zdarza, więc miałam na TikToku ostatnio taki filmik, jak nagrywać, żeby nie było tych przerywników takich o i innych takich rzeczy, więc czasami dobrze jest, jak zrobicie sobie taką pauzę. Przestaniecie nagrywać przez jakiś moment, myślicie sobie, co chcecie powiedzieć, na spokojnie, wrócicie do nagrywania i to wam też może pomóc. Widzicie mojego psa, to ona obserwuje tam robaczka, bo jest mały taki robaczek na samej górze i ona go obserwuje. Kolejną ważną kwestią jest montowanie filmów, ale do tego zaraz wrócę, bo muszę sobie zrobić miniaturę, w sensie zdjęcie do miniatury, bo to też jest ważna kwestia. Zdjęcie do miniatury jest zrobione. O czym ja przed chwilą mówiłam? Zaraz wrócę do tego, ale jak słyszycie te dźwięki, no to jak zwykle to są moje psy, ale wiecie, no ja mam dużo psów, więc nic na to nie poradzę, zawsze będzie tak, że na jakichś filmikach będziecie słyszeli albo moje psy, albo będziecie je widzieli, ale mi to totalnie nie przeszkadza, mam nadzieję, że wam też to nie przeszkadza. Już wiem, o czym miałam wam powiedzieć tutaj o montowaniu filmów, więc dobrze, jak będziecie jeszcze, wrócę do tego, co przed chwilą mówiłam, żebyście... Jak nie wiecie, co mówiliście, albo zgubiliście się w wątku, to po prostu odsłuchajcie tego, co mówiliście przed chwilą i zaraz wam się powinno przypomnieć, bo ja tak czasami mam, że jak o czymś mówię, później, nie wiem, muszę coś innego zrobić i zaraz wracam do nagrywania, to nagle nie pamiętam, co mówiłam przed chwilą, albo zapomniałam, co miałam powiedzieć, a jak odsłucham tego, co mówiłam, no to już sobie przypominam. Więc miałam wam tutaj powiedzieć o montowaniu filmów, więc montowanie filmów jest niezmiernie ważne. Więc montowanie filmów to jest jedna z ważniejszych kwestii. Powiem wam, że bez montowania filmów ja bym nie mogła nagrywać. Kiedyś w ogóle nagrywałam filmy i ich nie montowałam, ale to były początki mojego YouTube'a i mojego nagrywania i ja nie rozumiem, jak ja mogłam tak robić, że ja nie montowałam filmów, tylko wiecie, nagrałam filmik, ewentualnie tylko go złożyłam, że dodałam wszystkie filmy naraz, nic nie zmontowałam więcej i to było okropne, a teraz sobie nie wyobrażam nie montować, więc ja aktualnie montuję w iMovie, montuję też czasami w takiej aplikacji, która nazywa się CapCut chyba, to jest aplikacja powiązana z TikTokiem, ale tam nie montuję na YouTube'a, bo tam jest troszkę inaczej, bo tam się montuję w pionie, w YouTube'ie to by nie było za dobre, bo na YouTube'ie właśnie filmy są w poziomie, czyli tak, a w pionie no to są na TikToku, a jakbym nagrywała filmy, które są w pionie, czyli właśnie tak prosto do góry, no to na YouTubie to by nie wyglądało za dobrze, chyba żeby były dodane w shortach, YouTube Shorts, ale tak to bym nie nagrywała. Wiadomo, czasami zdarzy się, że dodam coś na YouTube, jakiś urywek do mojego filmu, który jest właśnie w pionie, no ale no tak się zdarza, bo nie wszystko nagrywam w poziomie, typu jak ostatnio nagrywałam filmik właśnie związany z meczem, na którym byłam, o meczu, no to tam nie nagrywałam. No, ale montowanie filmów jest bardzo fajne i jest bardzo potrzebne, bo tutaj możecie wszystko zrobić tak naprawdę, albo większe rzeczy, czy możecie poprawić sobie obraz, poprawić dźwięk, czy możecie coś usunąć, jakiś urywek, bo czasami jest tak, że nagrywacie i pomylicie się w tym, co mówiliście, albo nagle coś wam nie wyszło i wtedy wiecie, możecie to usunąć, zmontować, dodać muzykę, dodać dźwięk, dodać wasz głos, na przykład możecie dodać napisy, czy jakieś emotikony, więc tu jest wiele opcji, ale ja aktualnie montuję w iMovie i jest to aplikacja, która jest na sprzętach od Apple'a, nie wiem czy jest na Androidach, ale właśnie bardzo wam ją polecam, jak macie Apple'a, macie właśnie iPhony, to tam sobie montujecie filmy, bo to bardzo chciałabym tutaj powiedzieć o jednej ważnej kwestii, która jest związana z oświetleniem, bo oświetlenie jest niezmiernie ważną kwestią. Powiem wam, że ja tutaj, jeśli chodzi o oświetlenie, to często używam mojej lampki, która jest na moim biurku i też daje dobre światło, ale często używam też tutaj lampy, którą mam do nagrywania i ona jest spoko.
tylko tam muszę sobie żarówkę wymienić. Też są takie lampy pierścieniowe, które często używają osoby, które nagrywają na TikToku, czyli są to takie okrągłe lampki, gdzie w środku jest takie miejsce na telefon, tam sobie wstawiacie i tak was oświetla, więc to jest spoko, ale czasami takie lampki mogą prześwietlać. Też nie nagrywajcie w sytuacji, kiedy na przykład jest słońce, bo to też potrafi bardzo prześwietlać, albo nie nagrywajcie, jak na przykład w tle macie odpalone jakieś światła. Ważne, żeby światło, które was oświetlało, było z przodu, a nie z tyłu, bo z tyłu będzie tak, że czasami może prześwietlać i będzie tak się wam odbijało, a to no, nie jest za dobre w odbiorze filmu, więc ważne, żeby światło było z przodu, a nie z tyłu. Chyba, że macie taką lampkę, która nie będzie prześwietlała, to wtedy z tyłu jeszcze ok. Tak wygląda moje nagranie bez światła. Widzicie, to jest właśnie światło naturalne, bo jest godzina 17, a tak wygląda właśnie z oświetleniem, więc wydaje mi się, że z oświetleniem wygląda 100 razy lepiej. Zdecydowanie lepiej to wygląda z oświetleniem, więc czasami ja nie używam dodatkowego oświetlenia, bo na przykład jest bardzo ładne światło, a czasami używam, więc różnie, szczególnie w zimie, to używam bardzo dużo oświetlenia i wy też używajcie, bo to jest ważne i dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że dzięki moim radom i dzięki rzeczom, które wam tutaj powiedziałam, będziecie lepiej nagrywać, czy to na TikToku, czy to na YouTubie, czy to na innych platformach, bo nie musicie tak naprawdę tych rad stosować tylko i wyłącznie do nagrywania na YouTubie, ale możecie je stosować też do nagrywania na innych platformach, więc dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wbijajcie na moje media społecznościowe. Pa, pa!